Bal, który wieńczył czteroletnie starania uczniów i nauczycieli Ozorkowskiego Zespołu Szkół Zawodowych, odbył się w sobotę 31 stycznia w Aleksandrii. Samo to, że doszliśmy do tej czwartej klasy, już jest jakimś powodem, żeby nas nagrodzić tą studniówką, bo no co, nie było łatwo, tak? No jednak technikum to nie jest taki pikuś i te przedmioty zawodowe, wiadomo, do wszystkiego trzeba się przykładać. Były osoby wydzielone do organizacji studniówki i te osoby naprawdę się napracowały, ponieważ z organizacją na początku było ciężko, było kilka sporów, ale potem wszystko jakoś doszło do porozumienia. Po części oficjalnej wszyscy szybko oddali się zabawie przy znanych i lubianych rytmach muzyki disco. DJ dobrze wiedział, jak sprawić, żeby młodzież po tradycyjnym polonezie szybko przestawiła się na znany i lubiany styl zabawy. Księżycowy Cross to kolejna ogólnopolska impreza sportowa, która zagościła w naszym mieście. W Ozorkowie jest piękny grunt. Mamy wspaniały ośrodek, mamy wspaniałe władze, mamy ludzie, którzy wspólnie, razem mają ochotę coś robić wartościowego i dla młodzieży leczącej się, i dla całej młodzieży Monaru, która tutaj przyjechała dzisiaj do Ozorkowa, ale także dla biegaczy z całej Polski i z okolicy. W rolę konferansjera wcielił się Józef Pawłowski, grający głównego bohatera w filmie Miasto 44, który swoją ekspresją dodatkowo motywował uczestników półmaratonu, bo jak mówi, sport to znacznie więcej niż zdrowie. Jesteśmy szczęśliwi, że przeżyłeś, że przetrwałeś i masz dobry czas. Sport ma taką niesamowitą rzecz, że pozwala ci się mierzyć przede wszystkim z samym sobą. I to jest bardzo. I życzę im, żeby jakby podjęli tę walkę i dali z siebie 100%, bo jakby te miejsce w tabeli nie ma żadnego znaczenia, nie? Jakby liczy się to, że robisz progres sam, jakby fizyczny, ale też dzięki temu jesteś w stanie zrobić progres wewnętrzny. Patronat nad imprezą objął burmistrz Ozorkowa Jacek Socha oraz sportowcy, artyści i działacze Monaru, w tym olimpijczyk Piotr Kędzia, satyryk Krzysztof Materna i zasłużeni działacze Piotr Adamiak i Wojciech Fijałkowski. Przez cały popołudniowy pobyt pana Wartzkiego słuchaliśmy o zupełnie innym Ozorkowie i wydarzeniach, których na próżno szukać w książkach. Ten, ja nie wiem, jak ich zabrali, jakim wozem. Oni wszyscy wyjechali, to już nikogo nie było teraz. Zostałem tu parę minut, to przyszedł jeden z policji, Niemiec. On był Reichsdeutsche, nie Reichsdeutsche. Przyszedł i powiedział, get lost, to mówi, verschwinden werden. To uciekłem i on mnie uratował. Jeszcze, tak jak pan Wartzki, kilka osób znamy i są, mieszkają w świecie. Staram się nawiązać kontakt z nimi, żeby opowiedzieli o swoim życiu, tutaj na rodzinach w Ozorkowie, żebyśmy te okruchy pamięci ocalili i zostawili jakiś ślad taki do przeczytania dla następnych pokoleń. Na co dzień w Atlancie funkcjonuje stowarzyszenie skupiające m.in. Żydów z Ozorkowa. Jeżeli wszystko się powiedzie, pan Wartzki przyleci do Polski jeszcze raz w tym roku, żeby ponownie wspomnieć i ożywić historię Ozorkowa.